Io se nazivo Geraldine Lissy Piegza. Me se io se urodziłam w Kosciuszko, Texas. To jest takie małe miasteczko niedaleko od Panny Marii. Mój mąż jest Robert Piegza. On się urodził we w Panny Marii, we w Teksasie. To jest tak nasi 50 mil od ze Świętej Jadwigi, kiedy teraz mieszkamy we w Świętej Jadwigi. My od naszych stażików my się uczyli po polsku. Wszystko rządzili po polsku ze stażikoma, bo my, ale jak poszli do szkoły, to musiało być wszystko po angielsku. I tak jest, jak my, jak ksiądz Franek przyjechali do Teksasu, oni to zaś wszystko napocli i my zaś wszystko się musieli na nowo uczyć po tym polsku, ale to się tak wszystko znaszykowało, my powiedzmy dość dobrze się trochę smówić. No, ale zanim jeśli się tego fajnego hopa wzięła, toś w domu musiała rządzić też po polsku. Rządziła z mamą i z ojcem po polsku? Z mamą, z ojcem i stażiki niekiedy tam mieszkali z nami na chwilę. U niego wszystkie stażiki starka mieszkali, a do śmierci z nimi się mieszkali i po polsku musieli rządzić. My tak tak się nauczyli i potem my byli na taką muzykę mieli. I winni w każdą sobotę była muzyka kańszyk, to z kajusko spotkaj od tego czasu. I teraz będziemy mieli 50 lat po weselu na drugi rok. My przyjechali odwiedzić poloczek, rodzina. My tu się spotkali pierwszy raz, jak my tu ze Frankiem byli w 1989 rok. I my się jeszcze z nimi tak bez telefonu albo bez listy. I my tak siedzimy i odwiedzić. Musimy coś, co by tak iść wiedzieć i zajrzeć na nowo. My mamy telefon i my rządzimy bez telefonu, po śląsku się. A tak. Tylko jakieście są u nich? Jak rządzicie? Po śląsku, wszystko musi być, bo nie rozumiemy te gorki, bo wy to wiecie, ten wasz polski, tego nie rozumiemy wszystkiego. W telewizji nie rozumiemy wszystkiego, no ze polskoma, a ludzie, co są tutaj z parafii, co się my już poznali, to oni już wią, że my są po śląsku. My sam teraz są we kościele w Sławincicach, nie? Tak. Też na Śląsku, taki piękny kościół. A wy też tam macie kościoły, jest to kościół dowoz jest ważny albo nie jest ważny? O, bardzo ważny. My sobie, on obsługuje w kościele Komunię Świętą znowu, a my próbujemy to zrobić, co prowadzimy przy kościele. Jak spotkamy no więcej w niedzielę albo w pierwszy piątek w każdy miesiącu, ale no, do nas kościół jest bardzo ważny i do rodziny. A ty myślisz, że kościół w Ameryce upadnie? Nie. Czemu nie upadnie? Nigdy nie upadnie. My mamy bardzo domy, wszystkie księdze, co my mamy, są bardzo ostre za tym i będzie to tak będzie. I mocny biskup i wszyscy nie upadną. A jako to rządzą wy Polsce? W Polsce się modlą? A jako wy robicie? My rzekomy. Wy rzekodzie? My rzekomy po polsku. My niekiedy, bo my mamy we Świętej Jadwigi, my mamy księdza, co jest położeniu Zakopane, bo nie to jest polski i niekiedy po polsku rządzimy. My mieli jedna taką kobietę, co tam w jednej kozy niedziela rzeka, no umarła. Teraz u nas nie ma żadnego, co prowadzi rzekać tak, jak ona rzeka. Rzekać po polsku? Po wszystko po polsku. A długo jeszcze będziecie w tej Polsce? Tutaj mamy jeden tydzień. Na czwartek wyjeżdżamy nazad. Mamy lotnisko, na lotnisko. A co to stanie takiego ciekawego w tej Polsce albo fajnego? Ludzie. Ja rządzą, że nie ma za nic. Tu no więcej ludzie. Bo to jest te ludzie. Są tacy miłość, wszyscy mają do nas. A oni też są ciekawe, co tam chodzi w Teksasie, ale
wszystko, ta ziemia, no więcej kwiatki i te drzewo takie wielkie, wszystko zielone. U nas w Teksasie teraz jest bardzo sucho, deszcza już nie mieli. 2 lata, co mi prowadził wszystko, a nas lajory nie ma wody. To już nie ma. Jeziora. Jeziora. A wy też macie dzieci? My mamy 2 dzieci. Jedna dziewcha, Stephanie, a jeden synek jest Jeffrey Józef, mamy 4 nuczki, dziewcha ma 2 i synek ma 2. Ta najstarsza nuczka jest tak 27 lat teraz, a ta najmniejsza jest 11. Oni dziewcha z Jehopy mieszkają razem przy nas, a synek mieszka tak mila od nas. Blisko nas. 50 lat, żeście są do kupy. Tak. A znowuż takie słowo, co go dają, tyle lat mu przajesz. Znowuż to słowo przajesz? Znowu mu przajesz, tak. Ty mu przajesz? Ty mu przajesz. Ty mu przajesz? Tak, tak musi być. Bardzo mu przajesz. Bardzo przajesz. A ty mi przajesz i... Nie. A co on robił we swoim życiu? On robił przy prącie. Prądzie? Prącie. On był ten, co musiał... Electric. On musiał iść... Tą górą, na wierchu na słupie robił przy prącie, a ją robiła przy wesprzecieniu. On miał 37 lat, a ja miał 35 lat. My teraz są oba na ręce i prowadzimy przyjechać do Polski na miesiąc. Życie nie dobrze, nie w serii nie dobrze. Musisz robić na te każdy dzień, musisz spróbować, co się dobrze zgodzić. To nie przyjdzie po leko, musisz na tym robić. Ty musisz mieć wiarę, to bez wiary tego nie zrobisz. Bo Pan Boczek wszystkim pomoże i musisz mieć ta wiara, co to wszyscy poradzą potem. Przejdź jednego drugiego, co nie będzie zgorszenia ani wojny.